Odbiór, powtarzam. Karolina, odbiór. Czas, 15 minut minęło, odbiór. Sorry, Malinko, no musiałam. No, agent musiał działać, a ty pomagałaś. Dziękuję. Słychać, słychać? Nie słyszę. Słyszysz nas? Pokaż. Słyszysz? O, było ściszone na maksa. Potem była moja kolej, mogłam sobie tam wejść i spokojnie robić swoje. W tym czasie Peja i Maja maglowali biedną Karolinkę. W którą stronę tam biegłaś? Tu jest pierwsze wejście. Mhm. Tu były szafy, gdzie przechodziłaś które po budynku, otwierałam. Czy wychodziłaś na zewnątrz i wchodziłaś w inne drzwi? Po mnie był Peja. Udzieliłam mu kilka bezcennych wskazówek. Dużo pomieszczeń. Prosto, w prawo, w lewo. Szukaj w szafkach, w pościeli. Szukaj wszędzie. Pejunia, jak tam wpadł, faktycznie rozwalał szafki, talerze, półki, fotele. Wpadł w jakiś amok, żeby znaleźć, żeby wygrać, żeby udowodnić i żeby zdobyć te pieniądze. A ty chcieliście wydymać Freda? Fred wydyma was. Tak był pochłonięty rozwalaniem, tym transem, że po drodze zgubił dwie koperty. Pogubiłem, szmal. Dobrze mu podpowiedziałam, myślę. Zgubiłem kopertę. Znajdzie. Spokojnie znajdzie, jak ci wypadła po drodze. Maja była ostatnia, nie znalazła nic, ale jak mogła coś znaleźć, skoro pięć kopert zgarnęłam ja. 3,5 tysiąca, które miały trafić do wspólnej kasy, znalazły się w moim notesie. Końcówka czasu. Napierdalam. Wiedziałam, że moje zadanie polega na tym, żeby tak zwane ochłapy zostawić, że jednak cokolwiek znalazłam, żeby móc się wybielić po prostu. 650. 650. W sumie mogliśmy zarobić 6 tysięcy, zarobiliśmy 650, z czego 600 było moje. Lubię takie zadania.